Ojcze, dziękujemy Ci za cały dzisiejszy dzień. Dziękujemy za Twoje słowo, które dzisiaj jest uwalniane. Dziękujemy Ci za to, że Twój Święty Duch jest w nas i wokół nas. Dziękujemy Tobie, Święty Duchu, że Ty wpływasz na nas, że Ty mówisz do nas, że Ty pokazujesz nam rzeczy, które można dostrzec tylko wtedy, kiedy jest się z Tobą blisko. Duchu Święty, dziękujemy Ci za każde nauczanie. Dziękujemy Ci za to, że my rozumiemy je. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet teraz nad każdą demoniczną siłą przeciwstawiającą się rozumieniu, przeciwstawiającą się widzeniu duchowemu. My usuwamy to z naszych umysłów. My stawiamy barierę z krwi Jezusa w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Przyjaciele, więc mamy warsztaty dzisiaj wiary, a potem o 16, czy jakoś tak, może z jakimś tam poślizgiem, warsztaty małżeństwo i rodzina. Będziemy potem na pierwszej przerwie zbierzemy pieniądze po 20 zł za jedne warsztaty i po 20 za drugie, tam na których będzie, to tak sobie tutaj kogoś znajdziemy, kto to zbierze. Kontynuujemy przez cały czas te nauczania wiary i one są, i ja bardzo, bardzo proszę, żeby je sobie cyklicznie układać, bo one tak też idą. W ogóle powstał zamysł tych warsztatów, to ten zamysł, on miał na celu to, żebyśmy my mogli mieć bardzo szeroki obraz wiary. Wiary, która jest nam potrzebna tutaj, żeby żyć. Musimy rozumieć, żeby żyć po prostu. Ona jest nam do tego potrzebna. Bez tego nie przeżyjemy. Nasze życie będzie bardzo, bardzo wątłe. Więc trzeba to brać w całości. Dlatego powtarzajmy sobie te rzeczy, niech już nawet w trakcie tych warsztatów, kiedy podchodzimy do następnych, to miejmy tamte już przez cały czas mocno trenowane. Ja dzisiaj chcę zacząć od próby wiary, czegoś, co nazywamy próbą wiary. W pierwszym liście Piotra 1,6 jest napisane tak: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ja to po prostu łączę jakby w takim ciągu, jak to było ostatnio. Więc tam skończyliśmy na temacie, że wiara wytrzymuje nawet milczenie Boga. I teraz chcę powiedzieć kilka rzeczy na temat próby wiary. Widzimy tutaj, że doświadczenia są potrzebne i że towarzyszą temu smutki. To są dwie bardzo ważne rzeczy, że one są potrzebne. Dlaczego doświadczenie jest potrzebne? Doświadczenie wiary to nie jest opresja. To nie jest opresja, bo czymś innym jest pokusa diabelska. Ja kiedyś o tym uczyłem w ogóle na jednym z nauczeń w kościele jakiś czas temu, że to są dwie różne rzeczy. Kiedy jest pokusa diabelska, kiedy jest atak, a czymś innym jest próba. Próba. Próba nie jest czymś, co robi Bóg, żeby nas sprawdzić. Bóg w ogóle nie sprawdza ludzi. No bo po co ma sprawdzać ktoś, kto jest wszystko wiedzący? On wie. Więc on nie sprawdza. Bo to bzdura jest, że on tam sprawdza nas. Próba jest nadaniem jakości naszej wierze. To jest tak jak z drogocennym metalem, że jest próba złota. Jest próba złota taka, jest próba złota taka. Czym wyższa próba, tym droższe złoto. I to jest tego rodzaju próba. To nie jest próba rodzaju, że Bóg wypróbowuje nas. Bóg nas nie wypróbowuje nigdy.
W ogóle żaden ojciec logicznie myślący nie wypróbowuje dzieci swoich. Ale to jest nadanie pewnego certyfikatu jakości. I tutaj jest napisane: weselcie się z tego, mimo że teraz. I tutaj mamy kilka informacji. Na krótko, gdy trzeba, zasmuceni. A więc widzimy, że próba to jest coś, co trwa krótko. Opresje diabelskie, różnego rodzaju pokusy, które diabeł jakby wprowadza do naszej, jak wprowadza, przez które diabeł jakby stymuluje nas, naszą cielesność, one są długie, ciężkie, trudne. One się ciągną, póki jej nie zwalczysz, to ona będzie się ciągnąć. Zauważ prostą sprawę, że póki ty się nie przeciwstawisz diabłu, to diabeł cię będzie dojeżdżał. On jest niesamowicie cierpliwy w tym temacie i wytrwały bardzo. Więc ty musisz się przeciwstawić, to dopiero przerwiesz to, bo on sam nie przerwie. Natomiast próby są krótkie. Zdarza się coś w życiu, co jest krótkie. Coś, co stanowi pewną formę napięcia, pewien kryzys. Pewien kryzys. I to właśnie w tym napięciu następuje wybicie na tobie pewnego piętna, pewnej próby. Jesteś w tym momencie naznaczony pewną formą jakości. I to jest w ogóle bardzo duchowe. Ludzie, którzy posiadają ten certyfikat wiary w duchu, tak? To w ogóle są takie ciekawe w Piśmie Świętym teksty, że na biskupa, czyli tego zarządcę, powołuj tego, który przeszedł próbę. Przeszedł próbę. On ma próbę jakąś, rozumiesz? On ma na sobie coś wybite. Jest na nim jakaś jakość. Jest napisane, niech to nie będzie ktokolwiek, niech to nie będzie młody w wierze, niech to nie będzie osoba, która nie przeszła tej próby, która nie ma tego certyfikatu jakości. Bo ona w duchowej rzeczywistości nie jest odpowiednio ustawiona. W ogóle ludziom się wydaje, takie coś się ludziom wydaje, że wszyscy jesteśmy w Chrystusie Jezusie i wszyscy mamy taką samą wartość. I to jest w ogóle wielka prawda, jeżeli chodzi o serce Boga. Okej? W sercu Boga my wszyscy mamy tą samą wartość. Bóg nie ma ludzi szczególnych. Bóg nie ma ludzi, którzy są dla Niego ważni, ważniejsi, mniej ważni, absolutnie, bo to jest Ojciec. W takim razie dla kogo ta próba jest widoczna? No ona jest widoczna dla demonicznych sił. Ona jest widoczna dla diabła, a nie dla Boga. Nie. Wiecie, Bogu nie. To w ogóle Bogu nie. O, to jest czysta miłość. On w ogóle nie porusza się w kategoriach takich, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny. Ale diabeł, kiedy on widzi wybitą próbę wiary, tą srawgacie, to rozumiesz, o co chodzi. Ja zawsze, jak o tym często mówię, to ja przypominam te moje doświadczenie z Legii Cudzoziemskiej, kiedy byłem tam i siedziałem sobie i patrzyłem i w ogóle obserwowałem różne rzeczy i zacząłem grupę ludzi, grupę żołnierzy. I oni byli inni. Mnie w ogóle zaskoczyło, jak oni wyglądali. Oni byli tacy trochę poza tym systemem. Szli sobie, gdzieś tam miał jeden papierosy włożone pod pagon, rozumiesz, trampki miał, podwinięte spodnie w ogóle, wiesz, nie trampki, tylko te, takie, no wsuwane te takie w ogóle, te klatki takie, no. I oni sobie szli tacy, no nie, to w koszulce, wiesz, cali w tatuażach, w ogóle, wiesz, porżnięci w jakichś bliznach, wiesz, ja mówię, w ogóle, wiesz, i potem pytam takiego człowieka, który tam, a kto to jest, nie? A oni mówią, wiesz, to są tacy weterani, oni mówi, bo tutaj jest w ogóle takie miejsce, gdzie ludzie, którzy są na wojnach, oni przyjeżdżają odpoczywać, nie? Na przykład oni są po jakichś akcjach, tak? I oni takie mają urlop, nie? I oni tam przyjeżdżają. Są weterani. Weterani. Ja zauważyłem tam przeciwną rzecz. Że szedł człowiek, pierwszy raz to zacząłem w życiu, o wyższej randze niż oni, okej? Okay? I on im salutował. Kiedy oni przychodzili. Wiesz, to był dla mnie szok. Bo to byli weterani. To nie był
żołnierz, który się uczył. To nie był żołnierz, który skończył szkołę, tak? To byli ludzie, którzy byli zrzucani gdzieś w Gujanie Francuskiej, żeby tłumić rebelię. Rozumiesz? Oni w ogóle, oni byli ludźmi akcji. Tam była blizna na bliźnie. To było widać, kim oni są. Oni mieli na sobie próbę. Próbę. I to jest coś, o czym mówi tu Piotr. Dlatego Piotr mówi, weselcie się. Że to jest nienormalne. Że przychodzi kryzys jakiś, jakieś napięcie życiowe. Przeciętny chrześcijanin, jak przychodzi w jego życiu napięcie życiowe, od razu kroi diabła. Od razu. Precz szatanie. Won, won. Ja mówię, spokojnie, w ogóle trzeba trochę popatrzeć, o co tu chodzi wszędzie. Rozumiesz? Dlaczego ty myślisz, że jak w twoim życiu następuje napięcie jakieś, że jak w twoim życiu następuje jakiś kryzys, to że to jest zawsze diabeł? Dlaczego tak myślisz? Skąd takie niedojrzałe myślenie? W ogóle czemu ty jego ciągle angażujesz, tak? W swoje życie. Ja wam coś powiem, my jesteśmy duchowymi istotami, ludzie. Ja w swoim życiu odnalazłem bardzo ważną rzecz, że ja jestem Chrystusowy. Ja nie jestem diabelski. Ja jestem Chrystusowy. I moim Panem jest Król Królów i Pan Panów. Ja w ogóle jestem Boży. Ja nie mam mentalności angażowania diabła w każdy element mojego życia. Diable, precz. Troszkę coś się ze mną dzieje nie tak. Won, diable, wiążę demony, krzyczę, ryczę, buczę na to wszystko. Absolutnie. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, kiedy mi idzie najlepiej gromienie diabła? Jak leje w sedes. To jest motywacja. Rozumiesz, o co chodzi? Wtedy sobie celuję, proszę Ciebie, na tą kulkę taką, co mam tam w środku, niebieską, i wyobrażam sobie, że leję mu na głowę. Ja mam takie podejście. To jest troszkę inne podejście, niż dostawanie rozwolnienia chrześcijańskiego w wyniku najdrobniejszego kryzysiku. Bo ja jestem chrześcijaninem, tak? I mi się skórka oderwała od paznokcia i teraz diable, ty jesteś temu wszystkiemu winny. Ja się pytam, jak w takim stanie iść na wojnę? Jak na wojnę może iść ktoś, tak? Dla kogo komfort życiowy cokolwiek znaczy? Ja się pytam, co to ma wspólnego w ogóle z nami jako zarządcami wszechświata? Ja się pytam, jak to jest możliwe? Co trzeba mieć w głowie. Piotr mówi, Piotr, który został ukrzyżowany głową do dołu, bo nie chciał się wyprzeć Jezusa. O tym Flawiusz pisze. Rozumiecie? Ukrzyżowany głową do dołu. To była jego ostatnia prośba. Wiecie? Są zapisy historyczne. To była ostatnia prośba Piotra. Żeby go ukrzyżowali głową do dołu, żeby, ponieważ jego Pan został ukrzyżowany w ten sposób, to on nie chce być większy niż on, nawet w formie historycznej. Więc powiedział, ukrzyżujcie mnie głową do dołu. I oni to zrobili. I on tak umarł. Ten Piotr pisze tak, weselcie się, gdy próby przechodzicie. Weselcie się. Czyli w ogóle wejdźcie w takie miejsce, że to jest dla was coś pożytecznego. Coś się teraz dzieje. To jest krótkie. To jest krótka akcja. Krótka akcja. Krótka akcja. Dwa. Tu jest napisane, gdy trzeba. Czyli to jest coś, co jest tobie potrzebne. Zobacz. Gdyby to miało cokolwiek wspólnego z diabłem, to by nie było napisane, gdy trzeba. Diabeł nie posiada żadnych praw do naszego życia. I nie ma czegoś takiego, że my potrzebujemy działań diabelskich w naszym życiu. My nie potrzebujemy diabła. Rozumiecie? A tu jest napisane, gdy trzeba. I dalej, zasmuceni, czyli jest tutaj jakaś forma smutku. I to jest kolejna rzecz, którą trzeba rozwiązać sobie w głowie. Że nie każdy smutek, tak? To jest smutek ku zniszczeniu.
Paweł o tym wspomina wcześniej, że jest smutek ku zniszczeniu i smutek ku upamiętaniu. Chrześcijanin, jak ma zły humor, jak przychodzi do niego tak zwany dołek emocjonalny, to on od razu również gromi diabła, bo on myśli, że życie chrześcijanina polega na tym, że ty się zawsze czujesz rewelacyjnie emocjonalnie. Ty się kiedyś zapytasz Jezusa, jak pójdziesz do nieba, jak on się czuł emocjonalnie, jak szedł na krzyż. Spytasz go: przepraszam Panie, mam takie pytanie natury psychologicznej. Jak ty się czułeś emocjonalnie, jak ty szedłeś na krzyż? Czy ty byłeś podjarany tym wszystkim, tak? Czy ty byłeś załamany? Ja coś ci powiem, on był załamany. Załamany. Załamany był. Istnieje smutek ku pokucie. Ja nie wiem, może wy tak macie. Ja nigdy nie pokutowałem w swoim życiu, tak? Skacząc z radości do góry. Ja jeszcze nie miałem takiego przypadku w życiu. Każda z moich pokut, czyli opamiętanie, tak? To było w miejscu smutku. To było miejsce smutku. My nie możemy zero-jedynkowo podchodzić do tego rodzaju rzeczy, bo my nie jesteśmy ludźmi, którzy przychodzą sobie do kościoła, siedzą w ławkach i się bawią tym wszystkim, tylko jesteśmy ruchem przebudzeniowym. I musimy rozumieć te rzeczy. Że próba wiary jest nam potrzebna, bo ona nadaje nam jakości. Że nie ucieka się od każdego problemu i nie zawsze gromi się diabła. Trzeba w ogóle w objawieniu chodzić, rozumiecie? Trzeba mieć otwarte oczy. Otwarte oczy. Ja idę na siłownię, ja nie gromię zakwasów później, sobie. Ty. W ogóle ja sobie nie wyobrażam, że gromię zakwasy albo jakieś bóle, które przychodzą, w ogóle wie, o, ja przeklinam tego. Ja nie przeklinam tego bólu w ogóle, bo ten ból to jest coś, co mnie wspomaga. Okej? Właśnie mi się rozrywają włókna mięśniowe i to jest cholernie bolesne. Rozrywa mnie od środka i wyrasta coś nowego. To się popularnie nazywa wzrost mięśnia. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To jest bolesna sprawa. Nikt mi nie powie, że to nie jest bolesne. Trening jest bolesny. Ja znajdę, patrzę na ludzi na siłowni, jak oni ćwiczą. Ja mówię: Chryste jedyny, przecież on 1000 lat będzie ćwiczył, nic nie zrobi. Nic. Bo on wszystko robi do granicy bólu. Dojdzie do granicy bólu, dalej nie pójdzie. On nie pójdzie dalej. No przecież jak on pójdzie dalej, jak on jutro będzie miał zakwasy. I nie będzie mógł chodzić. Wiesz, o co chodzi? Jak będę chodził? Przez wiarę. A dzisiaj zrób to, co należy. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces. Amen? To tak samo jest, ludzie z każdą inną formą. Chcesz coś wypracować, musisz pracować. Musisz przejść granicę bólu. Ja czasami siedzę, zasypiam, padam, w ogóle mówię: Boże, jak ja mam napisać to kazanie, to ja muszę mieć otwarte oczy przynajmniej. No. Przynajmniej takie minimum potrzebuję. Takie minimum. Wiesz, otwarte oczy jakoś. Ja widział, co ja piszę. Bo jest jakaś granica bólu, tak? I nie wolno się nam tego bać. Wiara musi być wypróbowana. Bo wiara niewypróbowana to wiara nieczytelna dla przeciwnika. I przeciwnik patrzy na ciebie i się śmieje. I wyciąga gluty z nosa i ci strzela w głowę. Rozumiesz, o co chodzi? A ty gromisz, gromisz, gromisz. Po użycia gromisz gluty diabła. Człowieku, zajmujesz się tym zawodowo. I mówisz: jak strasznie mam w życiu, jak strasznie. Nie masz strasznie. Boisz się wzrostu. Boisz się rozwoju. Boisz się progresu. Gdy trzeba, zasmuceni bywacie, mówi Piotr. Weselcie się. W ogóle zobacz, co to jest. Weselcie się z tego, że zasmuceni bywacie. Co on w ogóle gada? Ten Piotr. Mówi: jak ja się mam cieszyć z tego powodu, że za chwilę będę zmuszony. Do mojego życia, jak przychodzi napięcie, przychodzi kryzys jakiś, tak? To ja najpierw wstaję i mówię: Panie Boże, dziękuję Tobie, że będę silniejszy przez to. Ja będę silniejszy, ja zrobię krok dalej. Ja zrobię krok dalej. I wstaję i mówię do diabła: przejdę to i będę większym zagrożeniem dla Ciebie.
Okej? To o to tu chodzi. Takie coś musisz zobaczyć. Wiara musi być wypróbowana. Jest to krótkie. To nie jest coś długotrwałego, to nie jest długotrwała opresja, która tam trwa. Słowo też mówi, że dzięki temu wypróbowaniu naszej wiary, ta wiara, ona ma widoczną wartość. Ona jest widoczna bardzo. Czy jesteś widoczny? Widoczny. A widoczna też się wiąże z tym, że jesteś większym celem. Bo ludzie im mają bardziej wypróbowaną wiarę, im silniejszą wiarę, tym są większym celem dla diabła. Jesteś większą tarczą. Tak? Ale jesteś silniejszy. Szybszy. Ta tarcza jest większa, ale szybciej się porusza. Czyli to oznacza, że im ty jesteś potężniejszy w wierze, tym jesteś trudniejszy do trafienia, mimo że jesteś większy. Mimo że jesteś większy. 1.7 mówi, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Okazuje się, że próba wiary powoduje, że twoja wiara staje się skuteczniejsza. Jesteś skuteczniejszy, jeżeli ty lepiej wierzysz. Każda próba wiary powoduje, że lepiej wierzysz. Bardziej wierzysz. Jesteś skuteczniejszy. A dzięki większej skuteczności twojej wiary możesz co? Więcej przyjmować od Ojca. Bo im bardziej wiara twoja jest skuteczna, tym więcej możesz wziąć od Ojca. To proste. Bo to jest większe narzędzie, większy chwytak. Dlatego ja nie boję się prób, więcej jestem otwarty na to, ponieważ ja mam wtedy coraz większe narzędzie w ręku. I ja tym narzędziem mogę więcej brać. A im ja więcej wezmę, tym bardziej jest uwielbiony Ojciec mój. Zobacz, Ewangelia Jana 15:7-8. Zobacz, co jest napisane. Ewangelia Jana 15:7-8. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój. Jeśli obfity owoc wydacie i stanie się już nie mówię. Czyli Ojciec jest uwielbiony przez to, że więcej od Niego weźmiesz. Im więcej weźmiesz od Boga, tym większa chwała Bogu. Zobacz, jak to się wiąże. To Bóg jest uwielbiony przez to, że ja więcej od Niego biorę. Bóg nie jest uwielbiony przez to, że ja mało od Niego potrzebuję. Tak jak wielu chrześcijan uważa. Ja mówię, tak niewiele potrzebuję od Boga. A ja mówię, a ja nie. A ja potrzebuję wiele od Boga. Ja nie jestem samowystarczalna jednostka. Ja mam wywalone na samowystarczalność. Ja się w ogóle nawracam z samowystarczalności w życiu. Rozumiecie? Bóg jest uwielbiony przez to, że ja sięgam po rzeczy, które są Jego. A ja to mogę robić przez moją wiarę, która rośnie w wyniku czego? Tak? W wyniku tego, że jest wypróbowywana. Że nabiera jakości. Nie bójmy się tego. Jak mamy postępować w okresie wypróbowywania naszej wiary? W tych sytuacjach trudnych. Ewangelia Mateusza 15:22-28. A oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zgubionych w domu Izraela. Gdy ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi.
A on odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niech Ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Co widzimy? Zdecydowanie i uparcie prośb Boga mimo milczenia Boga i sprzeciwu ludzi. Co to znaczy prośb Boga? To znaczy trwaj w wierze bez względu na wszystko. Kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi pewnego rodzaju napięcie w Twoim życiu, kiedy przestajesz otrzymywać, kiedy staje się z Tobą coś takiego, że nie słyszysz, jak słyszałeś do tej pory, bo to się w kryzysach zdarza. Ludzie się tego boją. Ludzie myślą, że w kryzysie będę doskonale słyszał Boga. Właśnie, że nie będziesz. Bo właśnie w kryzys polega na tym, że w pewnym sensie nam się zamyka wszystko. Nam się zamyka... Nam się zamyka wszystko, łącznie z naszym słyszeniem Boga na jakimś momencie. To znaczy, On nie przestaje mówić, ale z nami dzieje się coś takiego, że my nie wiemy, jak mamy postąpić. Stajemy w takim miejscu trudnym. Trudne miejsce jest takie. I teraz, mimo tego, że ja nie słyszę, że nie mam takiego przepływu. Często na przykład moja relacja z Bogiem, ona jakby jakość jej spada. Jest taki moment, że spada jej jakość. Ja już dzisiaj w ogóle się tym nie martwię. Bo ja wiem, że to nie jest problem związany z grzechem w moim życiu, bo ja już wiem, że to jest sprawa załatwiona. To nie jest problem z Bogiem, okej? I wiem, że to nie jest problem z diabłem, bo ja diabła trzymam za mordę w tym wszystkim. Ale jednak moja jakość relacji zaniża się. Przychodzą proste rzeczy. Niechęć. No nie chce mi się. No nie mam chęci. Zobaczcie, przecież znacie te rzeczy. W ogóle nie mam chęci. Coś takiego się dzieje ze mną, taki jestem w ogóle... Normalnie wstawałem, modliłem się, teraz nie chce mi się. Wiesz co to jest? Przychodzi próba. Nie bój się, uspokój się, wyluzuj. Nie potępiaj się. Nie grom diabła. Trwaj w wierze na poziomie, na którym jesteś. Uspokój się. To tak jak jest w małżeństwie. Niekoniecznie trzeba bez przerwy do siebie coś mówić. To, że małżeństwo do siebie czegoś nie mówi, to nie znaczy, że miłość umarła. Bo można też milczeć w miłości. Amen? Milczy się w miłości. Milczenie w miłości jest tak samo jakościowe, jak mówienie w miłości. Okej? Dlaczego nie ma zrozumienia tego na poziomie Boga? Chrześcijanom się wydaje, że jak nie mają tej jakości relacji na jakimś odcinku czasu, jak zwykle, to się niebo zawaliło. Nic się nie zawaliło. Nic. Ja po prostu teraz będę wierzył i co? Mimo tego, że ja mam problem na tym poziomie relacyjnym i że mam problem wielokrotnie z ludźmi, bo w tych kryzysach, jak zauważacie, ten problem relacyjny bardzo często łączy się z problemem w relacjach z ludźmi. Zaczynasz być oskarżany, przychodzą różne problemy, pokłócisz się z kimś, coś ci się zawali, rozumiesz? Dochodzi do różnych sprzeczności. Widzimy to z tego wersetu. Kobieta kananejska prze do przodu, mimo że primo Bóg ją zniechęca i człowiek ją zniechęca. No przecież to tutaj robi Jezus. No jak ktoś mi powie, że on ją zachęca, no to ja nie wiem, to ja źle czytam.
Przecież ona przychodzi do Niego i mówi: Panie, moja córka cierpi. Ja chcę, żebyście burzyli obraz Boga, który jest fałszywy w was. Być może. Że Bóg to jest Bóg, który non-stop zachęca nas. To jest w ogóle jakieś iluzyjne i humanistyczne. W ogóle skąd to jest? To Bóg jest po to, żeby nas zachęcać. Bóg to nie jest zachęcaczka. Bóg to jest Bóg. W ogóle wiecie, o co chodzi z Bogiem? Bóg to jest Bóg. To my mamy się podporządkować Bogu, ok? A nie z Boga zrobić cheerleaderkę naszą, która lata nam po prostu człowieku z balonikiem i mówi: będzie wszystko dobrze. To bzdura. Ona przychodzi do Niego i mówi tak: Panie, moja córka jest dręczona przez demona. Uwolni ją. A on do niej mówi tak: ale ja nie jestem powołany do ludzi, którzy są poza granicami Izraela. Czego ty chcesz ode mnie? Ty. Jeszcze w ogóle jedzie z nią. Rozumiesz? Wiecie, że w Izraelu porównanie kogoś do psa to było przekleństwo. To był wulgaryzm. Wiecie, co to jest synonim psa? To jest synonim homoseksualnego cudzołożnika świątynnego. Tam jest napisane, że nie przyjmiesz ofiary za psa. A w objawieniu Jana jest napisane, że do Królestwa Bożego psy nie wejdą. Nie wejdzie tam pies. Czytaliście pismo? Nie chodzi o zwierzę. Tu chodzi o to, jak oni rozumieli pojęcie pies. Psami nazywano homoseksualistów w świątyni Asztarty, którzy uprawiali homoseksualne orgie pod posągiem Asztarty. To były psy. I teraz zobacz, co mówi Bóg. Jak ktoś mi powie, że Bóg jest kulturalny po tym wykładzie, on mówi do niej tak: ty jesteś psem. Przecież w ogóle on mówi tak: nie godzi się szczeniętom. Co to jest szczenie? To jest mały pies. Nie godzi się szczeniętom dawać tego, co jedzą synowie i córki. Czemu ją poniża? Ona jest poniżona. Ona jest poniżona. Na chwilę odejdę i powiem do wszystkich ewangelistów teraz. Jak głosicie Chrystusa, to głoście ludziom, że Duch Święty w pierwszej linii przyjdzie do nich i przekona ich o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Najpierw to robi. Wiecie czemu? Bo każdy poza granicami Królestwa Bożego to pies. A nie syn. Głosimy psom, aby stali się synami. Głosimy psom, aby stali się synami. I psy są przekonywane, że są psami. Do tej pory myślał, że jest w porządku, a teraz się dowiedział, że jest psem. I przychodzi do domu i mówi: ok, jestem psem. Muszę stać się synem. Synem. Bo tylko synowie dziedziczą królestwo. Wracamy do tematu. Bóg ją zniechęca. I kto ją zniechęca? Ludzie. To cała ekipa Jezusa w ogóle przychodzą w ogóle i mówią: tutaj, w ogóle idź stąd, ujadę stąd. No nie męcz tutaj Pana. On i tak ma swoje sprawy, swoje problemy. A więc podczas próby wiary twoja relacja z Bogiem może siadać i twoja relacja z ludźmi może siadać. A ty nie możesz się wycofać z tego, w co wierzysz. Bo wiara to nie jest chodzenie w odczuciach. Bo wiara to nie jest chodzenie w doświadczeniach. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać, nie czuć, nie słychać. Rozumiesz, to jest wiara. I próba wiary
Ona przyprowadza nas do tego miejsca. I kiedy człowiek przechodzi próbę wiary, to Duch Święty wybija mu to na czole. I po takiej próbie ty stajesz piętro wyżej. Ty już nie jesteś szeregowy. Ty byłeś szeregowy, póki nie przeszedłeś próby. Przeszedłeś próbę i ty jesteś już sierżant sztabowy. I wchodzisz, proszę ciebie, a diabeł mówi, o, coś się zmieniłeś. Coś urosłeś. Sięgałem ci dotąd, a teraz sięgam ci dotąd. A ty mówisz, poczekaj, aż przejdę następną próbę mendospołeczną. Zobaczysz, dokąd wtedy będziesz potrzebował. To działa na naszą korzyść, a nie niekorzyść. Na naszą korzyść. Nie pozwól, aby duma i ambicja starej natury zamanifestowały się w tobie, gdy Bóg nie odpowiada, a ludzie cię rżą. Nie pozwól na to. Bo to jest zwykła cielesność. To zwykła cielesność. To zwykła cielesna duma. To flashback starej natury w duszy człowieka. Flashback. O, jak teraz mnie źle traktują. A z Panem nie mam dobrej relacji. A przecież jestem narodzony z Bożego Ducha. A przecież powinienem. Nie. Trwaj w wierze. Trwaj w prostej wierze. W prostej wierze. Tak jak trwałeś, tak trwaj. Tak jakby się nic nie działo. Tak się przychodzi próby wiary. Trwa się. Rozumiesz? Naucz się formuły uniżenia. Formuła uniżenia polega na tym, że ja podczas sytuacji, kiedy moja relacja z Bogiem nie jest w najlepszej kondycji, tak? Ja przychodzę mimo niechęci i mówię, Panie, jestem Twój. Do Ciebie należy. Zobaczcie, co ona robi. Ona pada do jego nóg i ona w ogóle nie mówi, że nie jest psem. Ona w ogóle mówi tak. Rozumiem, o czym mówisz tu. Ale i szczenięta jedzą ze stołu swoich panów. Co to jest? Ona się uniża. Ja, kiedy moja relacja z Bogiem siadała, przychodziłem i powiedziałem, ja wiem, że jesteś. Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, jak mnie kochasz. Rozumiesz? Ja wiem, jak ja Ciebie kocham. Ja to wszystko wiem. Ja wiem, że mieszkasz we mnie. Ja wiem, że działasz przeze mnie. Ja cały czas proklamowałem swoją wiarę w najtrudniejszych sytuacjach. Rozumiesz? Tak się przechodzi próbę. I moje czoło otrzymywało kolejny certyfikat. Kolejny certyfikat. Tak to działa, ludzie. I w duchowej rzeczywistości zacząłem być inaczej widziany. Rozumiesz? Inaczej widziany. Już nie jesteś zwykłym pierścionkiem, rozumiesz? Tylko jesteś pierścionkiem, który ma próbę. Już nie kosztujesz 200 zł, już kosztujesz 1000 zł, a za chwilę kosztujesz 2000, 3000, 5000. Za chwilę tyle kosztujesz. Taka jest twoja wartość. A zaczynało się od prostego ziarenka wiary, gdzie kosztowałeś 200 zł. Ale próby wiary cię podniosły. One cię postawiły w miejscu żołnierza, w miejscu jakiegoś dowódcy. W Księgach Hioba, 19 rozdział. Księgach Hioba, 19 rozdział. Wersety od 25 do 27. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Skup się na kochaniu Boga w okresie próby. Rozważaj Jego miłość i wierność. Uwielbiaj Go na maksa. W
Właśnie wtedy, kiedy siada relacja, twoje uwielbienie musi rosnąć. Chrześcijanie uwielbiają Boga wtedy, kiedy się dobrze czują w relacji. Wielu z was przychodzi do mnie i mówi: taki mam teraz trudny czas, nie mogę uwielbiać Boga. Ja mówię: coś ci powiem. Teraz masz czas na uwielbianie Boga. Ale jak się dobrze czuję, to ja tak uwielbiam Boga. Ja mówię: nie uwielbia się Boga, jak się dobrze czuję. Po co? Jak się dobrze czujesz, to idź na lody. Rozumiesz? Uwielbienie twoje ma rosnąć wprost proporcjonalnie, rozumiesz, do tego, jak twoja wiara spada. Jak twoja relacja spada. Twoja relacja spada, a uwielbienie rośnie. Ja kiedyś pamiętam, miałem taki moment w życiu. No jeszcze jak mieliśmy pierwszy kościół. Naprawdę coś takiego, ja nie umiem definiować tych wszystkich rzeczy, co tam człowiek przeżywa, bo to Bóg jedyny wie, co człowiek przeżywa. Natomiast było trudno, było bardzo trudno. I ja pamiętam wtedy włączyłem sobie jakąś muzykę, bo ja już miałem taką totalną w ogóle, taką totalną czapę miałem w ogóle, że szok. Włączyłem sobie jakieś tam uwielbienie, już nie pamiętam. I tak tańczyłem, aż padłem. Aż padłem. Wytraciłem wszystkie siły. Rozumiecie? Wytraciłem całą energię. Uwielbiałem Boga. Po prostu latałem w gaciach po całym domu. Uwielbiałem Boga. Aż padłem po prostu. A potem poszedłem spać. Wstałem i byłem innym człowiekiem. Uwielbienie Boga ma rosnąć, rozumiesz? A nie maleć. Uwielbiamy Boga przez wiarę, a nie dlatego, że my się dobrze czujemy w relacji. Nasze uczucia, one nie są wytyczną do naszego uwielbienia. Hiob, będący w najgorszej sytuacji, rozumiecie, w najgorszej, rozchorował się, dzieci pozabijane, majątek stracił, żona wreszcie od niego odeszła, wcześniej pojechała z całą jego wiarą, rozumiecie, koniec. Przyjaciele, ja już nie mówię, co oni mu zrobili. Nikomu nie życzę takich wrogów, jak on miał przyjaciół. Rozumiesz? I teraz Hiob w tym stanie będąc, on już się powoli zaczyna orientować, że musi zmienić front. Bo do tej pory to on siedzi, gada, jak mu źle, jak mu ciężko, rozumiesz, o co chodzi? I w ogóle przeklina dzień swojego urodzenia i tak dalej. Ale w pewnym momencie on widzi, że to w ogóle nie ma sensu. To bez sensu jest. I on mówi tak: lecz ja wiem, podoba mi się to słowo, ja wiem, on nie czuje. Wiecie, co on czuje? Czuje jakiś w ogóle najpotężniejszą opresję w życiu. Życie mu się sypnęło, okej? Okay? Ty, życie mu, po prostu życie mu się sypnęło całe. A mówi: ale ja wiem. Czyli co to jest? Wiara to pewność, to pewność, to pewność. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. On mówi: nie ma pata, Bóg jest ze mną. Nie czuję go. Nie mam żadnego dowodu psychofizycznego, ale ja wiem, że Odkupiciel mój jest ze mną. I ostatni, on mówi: ostatni nad prochem w tym stanie. Ostatni. Co mówi ostatnia księga pisma? Ja jestem pierwszy i ostatni. Początek i koniec wszystkiego. A księga Hioba to jest najstarsza księga Pisma Świętego. Masz porównanie najstarszej księgi i najmłodszej księgi. Rozumiesz? On mówi tutaj: ja wiem, że Odkupiciel mój jest ze mną. Chcę, żebyś zrozumiał, jak ważną rzeczą jest uwielbienie Boga w kryzysie. W kryzysie.
Nie, bo ty się dobrze czujesz, bo akurat, proszę ciebie, masz szmal, bo akurat wszyscy cię klepią po plecach i mówią, że jesteś namaszczony, bo akurat przyprowadziłeś ludzi do Jezusa, czy ci dobrze w domu? Nie. Uwielbienie twoje ma się rozwijać wtedy, rozumiesz, na maksa, kiedy najmniej jesteś blisko Boga według ciebie, rozumiesz? Bo to według ciebie jest wszystko, bo są twoje przeżycia, tak? I opresja od ludzi jest największa. Ja będę wielbił mojego Pana. Pierwszy list Piotra 4,12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was ten ogień pali, który służy doświadczeniu waszym. Nie dziwcie się. Chrześcijanie się dziwią, dlaczego przychodzą i mówią, a dlaczego mi się to dzieje, bo kapię z tego. Nie czytasz Biblii, to nie wiesz, że się nie powinieneś dziwić. Młody to jest zawsze zdziwiony. No. Zawsze się dziwi, że coś tam mu w ogóle... A Piotr w ogóle mu nie dziw się, czego ty się dziwi, że cię ogień pali? Zobacz, nie dziwcie się, jakbyście coś niezwykłego przechodzili. A chrześcijanie przychodzi i mówi, jak ja straszne rzeczy przechodzę. Ty nawet nie wiesz. A co takiego przychodzisz? Trzecia ręka ci urosła? Jak ci trzecia ręka urosła, to było coś dziwnego takiego. A to, że masz jazdę bez trzymanki, to co w tym dziwnego? Już Piotr powiedział, w ogóle to miłośnie, mówi, najmilszy, nie dziwcie się, no co się dziwi? No co się dziwisz, że masz słabą relację z Bogiem, teraz że cię ludzie nienawidzą, to się dziwi. Ludzie, nie bądźmy dziećmi w wierze. To nie tak działa przebudzenie. Nie dziwcie się, nie dziwcie się tym rzeczom. To jest normalna sprawa. Zwykłe życie chrześcijańskie, jak łocz Pan mówił. Normalne życie chrześcijańskie. Pierwszy list Piotra 1,5. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jesteś strzeżony mocą Boga nawet wtedy, kiedy tego nie czujesz. Strzeżeni jesteście przez wiarę mocą, przez wiarę w zbawienie. Kiedy przychodzi sytuacja trudna, to ja skupiam się na moim zbawieniu. Ja się nie skupiam już na niczym innym, bo ja już nie mam nic innego teraz. Moja relacja z Bogiem jest zachwiana. Moja relacja z ludźmi jest zachwiana. Nie mam żadnych głębokich objawień. Nie chce mi się nic. I teraz skupiam się na moim zbawieniu. Taka jest metodyka. Skupiam się na zbawieniu. Dziękuję za zbawienie. Ogłaszam, że Bóg jest ze mną mimo. I zaczynam uwielbiać Boga bez względu na to, jak bardzo nie chcę. Tak to działa. Tak to działa. Tego nas uczy Bóg. I treny 3,26. Treny 3,26. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Cierpliwie oczekuj i nie mów słów niewiary. Nie opowiadaj, jak jest źle podczas próby. Nie mów, jak jest źle. W najcięższych, w ogóle nauczcie się tego, im będzie w twoim życiu ciężej, tym mniej mocniejszy pakiet odpowiedzi i wypowiedzi, jak cudownie jest. Problem przynosimy raz. O problemie się opowiada raz.
Rzecz się wyciąga z przeszłości raz, a nie wiecznie. Wyciąga się ją z przeszłości po to, żeby na niej zacząć pracować i przepracowywać coś, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast nie określa się rzeczy inaczej, jak tylko za pomocą wiary. Za pomocą wiary. Rozumiecie? Dobrze jest w milczeniu czekać na Pana, a nie w gadaniu o tym, jak mi ciężko. Jest wielka pokusa w człowieku, bo człowiek uważa, że ciągłe opowiadanie stanu faktycznego, psychofizycznego stanu faktycznego nazywa się prawdą. Ludzie mylą szczerość z prawdą. Szczerość to nie jest prawda. Szczerość nie ma nic wspólnego z prawdą. Prawda ma imię. Tym imieniem jest Jezus. Prawda powiedziała do ciebie tak: w moich ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. A więc człowiek chory. Tak? Mówiąc prawdę, co powie? Jestem zdrowy. Amen? A co powie człowiek szczery? Jestem chory. Tak? No bo on jest fizycznie chory. I teraz, będąc szczerym, określa swój stan wedle tego, co widzi i czuje. I wedle swojego poglądu moralnego pod tytułem chcę być uczciwy wobec drugiego człowieka. A mnie gówno obchodzi uczciwość wobec drugiego człowieka. Mnie interesuje to, że ja muszę stanąć w prawdzie. Jak się czujesz? Nigdy lepiej nie było. Ja to mam w ogóle takie specyficzne podejście, bo sobie przez lata to wypracowałem. Ktoś się pyta, jak się czujesz? Tak? Ja mówię, będzie jeszcze lepiej. Na przykład. Trzeba umieć mówić. Trzeba umieć milczeć. Chcę, żebyście zrozumieli te rzeczy. Ja nawet kiedy mówię komuś o jakimś moim problemie, to natychmiast sam określam, tak, realne rozwiązanie na poziomie wiary. Ja na przykład powiem tak, mam w tej chwili jakąś trudność, tak? I posłuchaj, co mówię dalej, ja nie kończę na tym, że mam jakąś trudność. Ja ci nie dam komunikatu, ja mam teraz jakąś trudność. Mój komunikat dalej będzie wyglądał w ten sposób. Mam w tej chwili taką i taką trudność, ale wiem, że ta sytuacja skończy się dobrze i wiem już, co mam z tym zrobić. Ja zawsze się wypowiadam w wierze. Zawsze. Zawsze. Nawet jak pracuję z ludźmi i wyciągamy jakieś problemy z ludzi na terapię, tak? To moja nauka dla tego człowieka jest taka, że wyciągamy jakiś problem i ja natychmiast pokazuję mu antidotum i wdrażam go, tak, w rozumienie tego antidotum. I ja już chcę połączyć w nim to antidotum z jego doświadczeniem, które miał. I ja już chcę, żeby on zaczął wierzyć w sukces, mimo tego, że doświadczenie było patologiczne. Bo ja już chcę, żeby on mówił tak, jak mówi wiara. To już mnie interesuje. To jest cała specyfika tego. Ale tak pokazuje nam Pismo. W tych samych trenach od 21 wersetu, 3 rozdział. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest wymożność i jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca z niewagą. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki.
Gdy zasmuta znowu się lituje według obfitości swojej łaski, zaiste nieomylnie trapi, nieumyślnie trapi i zasmuca smut ludzki. Wypowiedź Jeremiasza w najtrudniejszej sytuacji jego życia. Jeremiasz nie był zbawiony, on nie rozumiał krzyża i nie znał krzyża. On nie znał wymiany krzyżowej. Ale to jest jego wypowiedź po korekcie Boga. Ponieważ Jeremiasz jest w stanie, gdzie zostaje pognębiony przez ludzi, wykonując wyroki pańskie. Siedzi w takiej wielkiej dziurze w ziemi, skazany na śmierć przez króla, który jest przeciwko Bogu. I on się modli do Boga na początku i mówi: Panie, tyle robiłem dla Ciebie, tyle wspaniałych rzeczy robiłem, to co mi kazałeś zrobiłem, a oni mnie tutaj wsadzili do tej dziury i chcą mnie zabić. I Bóg mówi tak do niego: jeśli odrzucisz to, co pospolite i weźmiesz to cenne, będziesz prawdziwie narzędziem w ręku moim. I on się nawraca w tej dziurze i potem zaczyna mówić te rzeczy. Czyli on mówi tak: mimo trudności moich, ja rozumiem, tak, że Bóg się nigdy nie wycofał z mojego życia. Mimo że jest mi trudno i ciężko, ja wiem, że Bóg się nie wycofał z mojego życia. I to musi być mentalność chrześcijanina w momencie próby. Rozumiesz? W momencie próby. My musimy być tym przesiąknięci. W nas nie może być grama niepewności. W nas nie może być w ogóle grama frustracji, myślenia w ogóle, gdzie ten Bóg miał być tak pięknie. Człowieku, nie podważaj Boga. Bóg jest tylko dobry. Bóg jest z tobą. Bóg się nigdy nie wycofa. Nic cię nie wyrwie z Jego ręki i nic cię nie odłączy od Jego miłości. To, co się teraz dzieje w twoim życiu, tak, spowoduje, że będziesz lepszy, mocniejszy, silniejszy, większy, sprawniejszy. To cię nie zabije, to cię wzmocni. Wyjdziesz z tej dziury Jeremiaszu i będziesz prorokował do narodów, tak jak ci powiedziałem na początku. Będziesz moim głosem do narodów, będziesz burzył i sadził. Będziesz rozwalał i będziesz budował. Moje zdanie się nigdy nie zmieniło. On mu to powiedział na początku. Na początku, jak był jeszcze młodym chłopcem. Uważacie, że zmienił zdanie? Bo Jeremiasz myślał, że zmieni. Bo teraz siedzę w dziurze. Bóg mówi: Jeremiaszu, co ci powiedziałem kiedyś? Co ci powiedziałem? Nie wycofuj się z wiary, Jeremiaszu. Panie, ale siedzę w dziurze, ale wyjdziesz z dziury większy. Wyjdziesz z dziury większy, potężniejszy. Przecież tam jest akcja, jak on się nawraca w tej dziurze, tak? Od razu spada lina na dół. Tak? Lina mu spada na dół, człowieku. Jakiś służący, murzyn, tak? Idzie i mu zrzuca linę. I on wyłazi po tej linie. I zaczyna się, proszę Ciebie, tak zwany trzeci etap służby Jeremiasza. Człowiek po próbie. Ty nietykalny jest, okazuje się później. Nietykalny. Dlaczego? Bo zrozumiał. Bo przyjął zrozumienie, że to, co się działo, tak, to wpłynęło na niego pozytywnie. Mówię wam te rzeczy, żebyście wiedzieli, jak funkcjonuje wiara. Bo ja nie chcę, żebyśmy byli ludźmi, że coś nam się w życiu wywali i nam się życie wywali. Każdy z nas, przyjaciele, ma nieść ogień przebudzenia do końca swoich dni. My nie jesteśmy na tej ziemi po to, żeby jakoś tu spędzić życie, żeby być nominalnymi chrześcijanami. My jesteśmy po to na tej ziemi, żeby zostawić potężny ślad, żeby wzbudzić kolejne pokolenia. I my nie możemy się potknąć o jakąś dziurkę i mówić: tragedia, Pan obiecał coś innego, może stanę się muzułmaninem. Okej? Nie, co z tego, że się potknąłeś, ja nie rozumiem. O,
pobili mnie. Zabili? No nie. Żyjesz? Żyję. Będziesz mocniejszy, co się przejmujesz. Będziesz mocniejszy. Wiecie, ja trenowałem Kyokushinkai. To jest taki styl walki, gdzie się walczy bez rękawic. To jest jedyny styl, który się walczy bez rękawic. Tylko, że nie wolno rękami po twarzy uderzać. Kopać można w głowę, ale rękami nie. Wiecie, co tam jest? Ja różne rzeczy widziałem w życiu, nie? Ale my tam się tłukliśmy po korpusach, gołymi rękami. Rozumiesz? Ludziom żebra pękały. Rozumiesz? Pękały żebra, tak? A ludzie tłukli dalej. To jest najtwardszy styl, jaki istnieje. Kyokushinkai. To są najtwardsi ludzie. To są ludzie, że o nich możesz drągi łamać. Możesz o nich drągi łamać po prostu. Oni są tak twardzi. Ale dlaczego oni są tak twardzi? Nie przez to, że oglądali zawody na YouTubie. Rozumiesz? Bo to jest... Są dwa rodzaje sportowców. Jedni siedzą, żrą chipsy, piją piwo i oglądają mecze, a inni ci to, co grają w tych meczach. Tak? Ja nigdy nie chciałem być tym po tej stronie telewizora, zawsze chciałem być tam z drugiej strony. W Kyokushinkai utwardzasz się w ten sposób, że jesteś bity. Nie chcesz być bity, nie będziesz twardy. To, że byłem bity tam, to bardzo mi pomogło później w życiu. Bardzo mi pomogło. Bo nigdy w życiu się nie wycofałem, nawet będąc w świecie. Rozumiecie? Nawet będąc w świecie, ja się nigdy nie wycofałem przed tym, jak biło mnie życie. Bo od 12 lat, jak trenowałem, ok, to wiedziałem, co to jest przyjmowanie ciosów na siebie. Mieliśmy też takiego kolegę u nas, on był od nas 3 lata starszy, wtedy to było bardzo dużo, wiesz, jak ty masz 14 lat na przykład, no nie? A ktoś ma 17 lat, no to jest niebo a ziemia. I przy tym wszystkim, bo to on nas zaszczepił, ten chłopak, tym Kyokushinkai. I on nas też, zrobił sobie z nas takich, bo wszyscy młodsi od niego byliśmy, zrobił sobie z nas takich, no to on był szefem, powiedzmy, w ten sposób, w tamtym czasie, powiedzmy, jakimś tam. Mnie bardzo pociągało do karate i on, mieliśmy w takim małym lasku, to się tak nazywało u nas tam, za naszym osiedlem, takie mieliśmy, taki plac, gdzie sobie ćwiczyliśmy też, oprócz tego wszystkiego, strasznie najarani byliśmy, więc on w ogóle, na przykład polegało to na tym, że od jego bloku, a było tam, od jego bloku z 800 metrów, powiedzmy, do tego małego lasku, no nie? To jak my przychodziliśmy, zbieraliśmy się pod jego blokiem, żeby iść na ten trening, to my tam nie szliśmy. Wiecie, co nam kazał robić? Tak skakać tam. Ja tam doskakałem te 800 metrów, to ja już nie miałem siły na nic. I my wtedy tam siedzieliśmy i odpoczywaliśmy, on nas kopał. Nas siedziało tam kilku, a on podchodził na stronę, wstawaj. Wstawaj. Rozumiecie? Każdy przyjęty cios wzmacnia twoje życie. Każdy cios cię wzmocni. Bóg mówi to do Ezechiela. Uczynię twarz twoją mocną jak krzemień. Po co? Jak cię ktoś uderzy, to sobie rękę złamie. W zawodnika Kyokushinkai, jak uderzysz, to sobie wypijesz staw. Bo to jest w ogóle kłoda drewna, rozumiesz, o co chodzi? To jest kłoda drewna. Popękane żebra. Żebro się szybko zrasta. Bardzo szybko się zrastają żebra. Co się dzieje z żebrami? One się zalewają taką substancją i one są coraz twardsze. W ogóle wiecie, że każda kość pęknięta to w miejscu zalania jest twardsza niż w miejscu naturalnym?
Rozumiesz? Kość, która jest pęknięta, to w tym miejscu już nigdy nie pęknie. Bo te zalanie jest silniejsze niż naturalny element kości. Ona w innym pęknie, ale nie tu. Jak jesteś często obijany, to twoje żebra, tak, zalewają się taką tkanką zewnętrzną, taką jak trochę, jak masa perłowa, rozumiesz? A potem przestają ci pękać. No to musieliby cię w ogóle, nie wiem, młotkiem potłuc, tak? Ciosy cię wzmocnią, a nie osłabią. Dlatego ja się śmieję z diabła i nieraz go pytałem, tylko na tyle cię stać, mendo społeczna? Tylko na tyle? Uderz mocniej. Mocniej. Ktoś powie, to jest nienormalne. Ja mówię, nie, to nie jest nienormalne. To jest kwestia wytrzymałości. On nie wytrzyma z tobą, bo w tobie jest Chrystus. On nie wytrzyma. Diabeł nie wytrzyma. Nie wytrzyma. Mistrzem jest ten, kto zostaje na ringu po ostatnim gongu. To jest mistrz. I taki jesteś ty. Jeśli zrozumiesz, żeby nie uciekać od prób wiary. Bo te ciosy cię wzmocną. A przeciętny chrześcijanin się zwija w kłębek, gorszy się, załamuje się i mówi, koniec. Już jest po wszystkim. Zastanawiałeś się, jak funkcjonowali pierwsi chrześcijanie, których krzyżowano? Zastanawiałeś się, jakby postąpił zbór dzisiaj wystawiony, proszę ciebie, w miejsce w ogóle jakiegoś stadionu, wypuszczone lwy na nich, tak? I byłaby furtka otwarta, rozumiesz? I każdy, kto nie będzie, kto się zdecyduje na odrzucenie Jezusa, może wyjść. Rozumiecie, o co chodzi? Żyjemy naprawdę w komfortowych czasach. Te komfortowe czasy doprowadziły do tego, że Kościół rozmiękł. To jest rozmiękły Kościół dzisiaj. Rozmiękły. Potworzyło się tysiące filozofii, tysiące różnego rodzaju dziwnych nauczań, ok? Rzeczy się rozmyły. A prawda jest prosta. Każdy cios jest mocny. Dostaniesz próbę wiary. Jak pas. Jak pas w karate. Jak pas. Kolejny dan. Kolejny dan. Rozumiesz? I ty nie jesteś już przeciętny. Jesteś człowiekiem przebudzenia. Masz wybitą próbę wiary. I my nie możemy się tego bać. To musi być dla nas bardzo naturalna rzecz.